Środa, 27 maja 2020 roku. Z tej strony Mike. Witam i zapraszam na 219 Kryptoniusy. A w dzisiejszym odcinku, jak zwykle, porcje wiadomości ze świata kryptowalut, nadchodzące wydarzenia, co tam w kryptoćwierka, czyli przegląd Twittera, analiza bieżącej sytuacji na rynku i kilka słów na koniec. Jeśli chodzi o dzisiejsze wiadomości, parę pozycji, w środę zwykle mniej. Goldman Sachs o Bitcoinie, Teta potwierdza partnerstwo z Google, Bakkt i zmiana trendu na platformie, Ripple, regulatorzy muszą docenić kryptowaluty, BitGo dołącza do wyścigu, Yuan i Bitcoin, Bitmain kontra Mikrizan, Goldman Sachs, kryptowaluty to nie aktywa, Brave tworzy narzędzie do wideokonferencji, JP Morgan, Bitcoin niedoceniony, Ethereum, rekordowe używanie sieci i później ze strony Comparik.pl giełda BitBay wprowadza funty, czyli GBP ponownie. I właściwie tyle. Zaczynamy 219 Kryptonews, ale jeszcze zanim zaczniemy, to do osób, które są na tej premierze, najprawdopodobniej na niej nie ma, wrócił sezon koszykówki, także jeżeli nie odpowiadam, nie piszę, to znaczy, że mnie nie ma, oglądajcie spokojnie. Goldman Sachs. Amerykańskie banki największe zdają się mieć całkowite różne zdania. JP Morgan jest za Bitcoinem, a Goldman Sachs twierdzi, że Bitcoin wcale nie jest kolejną wielką rzeczą, jak to oni nazywają, the next big thing. No i cóż można tutaj powiedzieć? Oczywiście tutaj jest zamieszanie na rynku kryptowalut, na rynku złota i tak dalej. I Goldman Sachs mówi, iż kryptowaluty nie są wcale klasą aktywów. Krytykują kryptowaluty, nawet pomimo faktu, iż Fed drukuje biliony dolarów i ten system musi się prędzej czy później zawalić. No cóż, jedne banki wygrają, drugie wiadomo. Lecimy dalej. Teta, i tutaj mamy jeden z newsów dzisiejszego dnia. Na początku mieliśmy informację o tym, iż Teta przejście na mainnet będzie wspierane przez Binance, a teraz słuchajcie, Teta potwierdza partnerstwo z Google. Google Cloud, Binance, Blockchain Ventures, Gumi Cryptos ogłosiły, że będą tymi walidatorami bloków z branży oczywiście Enterprise, jeśli chodzi o Teta Network i ich Mainnet 2.0. To jest naprawdę Google, to jest gruby temat. Oczywiście, słuchajcie, no walidator bloków to nie znaczy, że to jest nie wiadomo co, ale na pewno jest to ciekawe partnerstwo. No i cóż, cena już została spompowana, nawet nie wiem, może później przejrzę się tej tecie. No, zobaczymy. Zobaczcie. Samo Google też potwierdziło, że patrzymy, żeby zostać właśnie tym Enterprise Validator i zapewniamy naszą infrastrukturę Google Cloud, aby wspierać Tetę w swojej długoterminowej misji i w przyszłym rozwoju, w przyszłym wzroście. No, to jest ciekawe. Teta, z tego co się orientuje, chce tworzyć platformę wideo. Zastanawiam się, chyba zdecentralizowaną. No to co, Google tutaj już co? No, lecimy dalej. Bakkt. I tutaj mamy zmianę trendu na Bakkcie. Okazuje się, że futuresy rozliczane fizycznym Bitcoinem biją te, które są rozliczane w gotówce. Jeszcze przed tym, zanim wygasną te główne kontrakty na CME. To jest ciekawa sprawa. Jest duży wzrost. Marki rosną, aby wypełnić te CME Gap. No i cóż, zobaczymy, co z tego wszystkiego wyniknie. Ktoś mi powiedział, że tak zawsze mówi. Oczywiście, że tak zawsze mówię, co to szklaną kulę mam. Coraz większe zainteresowanie. Zobaczcie, rekordowy wolumen 9,3 miliona dolarów. Open interest to był 7,6 miliona dolarów. A proszę bardzo, to chodzi oczywiście o te rozliczane z Bitcoinem. A zobaczcie, że fizycznie rozliczane, znaczy to są rozliczane gotówką, tak? Dobrze mówię, cash settled, tak, a tutaj physical settled futures to aż 43 miliony dolarów. To jest świetna wiadomość. Im większe zapotrzebowanie na Bitcoina, tym cena teoretycznie powinna rosnąć, no ale zobaczymy. Lecimy dalej. Ripple wypowiedział się w sprawie kryptowalut CEO firmy Ripple, czyli Brad Gerlinghaus, i stwierdził on, że amerykańscy regulatorzy muszą docenić, muszą uszanować blockchain, właściwie kryptowaluty, albo zostaną w tyle z Chinami. To jest ciekawe stwierdzenie. Oczywiście
pogonił on tych regulatorów, regulatorów, zachęcił on do tego, aby w końcu zrobili porządek i tutaj można powiedzieć rozwinęli skrzydła, ułatwili kryptowalutom rozwój. Inaczej po prostu Chiny zdobędą globalną dominację, jeśli chodzi o rynek kryptowalut. I w tej chwili już SWIFT jest wyprzedzany przez technologię blockchain. System SWIFT staje się przestarzały. Oczywiście w międzyczasie tam Ripple chciałoby swoje XRP i RippleNet cały tutaj robić. Także zobaczcie, że chińskie CBDC będzie całkowicie poza kontrolą Stanów Zjednoczonych. Jeżeli Amerykanie nic nie zrobią, no to zaczną używać. Tak? Ja wiem, że to jest żandarm światowy, ale Chińczycy jakoś tam się niespecjalnie ich boją. Lecimy dalej. BitGo, Custodian, firma ubezpieczeniowa BitGo, dołącza do wyścigu i chce zapewnić pierwszorzędne usługi brokerskie, proszę bardzo. Crypto Custodian przesuwa się do podstawowych usług brokerskich, tam szukają rozwoju. Ogłoszono to w środę i chcą oczywiście służyć instytucjonalnym traderom. To jest ciekawa sprawa. Będą oferowane te usługi przez BitGo Prime, to jest całkowicie nowe ciało, którym będzie dowodził Nick Carmi. Jest to oczywiście Head of Financial Services, czyli szef finansów, usług finansowych w BitGo. No, powiem tak, ciekawa sprawa. BitGo, to jest oczywiście ten pan, Nick Carmi. To jest bardzo ciekawa informacja ze względu na to, że BitGo jest znany. On między innymi naszą polską giełdę BitBay ubezpiecza. Firma się rozwija, wchodzi w rynek bardzo mocno inwestycyjny. No i cóż, to może być świetny dla nich ruch. Także kolejne przyciągnięcie do kryptowalut kolejnych ludzi. Zobaczymy. Lecimy dalej. Yuan, czyli chińska waluta tradycyjna, ta waluta fiducjarna, ma tutaj spadki cenowe i analitycy, traderzy twierdzą, że spadek Yuana może być dobry dla Bitcoina. Tak przynajmniej było to w przeszłości, dane wcześniejsze. Zobaczcie, że Yuan w tej chwili spadł do poziomu 7,16 za dolara. Straty miesiąc do miesiąca 1,4%, rok do roku 2,85%. I słuchajcie, spadek tutaj Yuana podobno w przeszłości w 2015-2016 roku spadek Yuana powodował wzrosty Bitcoina. No, to jest takie dosyć, można powiedzieć, w 2015 roku stracił ponad 5,5% do dolara, podczas gdy Bitcoin zyskał 34%. No to takie, dla mnie to taka analiza, że no coś tam znalazł, gdzieś tam, a za każdym razem jak była kryptowalutowa niedziela, to kurpiał 3 razy, czyli Mike nadaje tylko niedzielę kryptowalutowe, jak kurpie je 3 razy. No to taki klasa analiza, gówno warte. Lecimy dalej. Bitmain, wojenki o największego producenta koparek ASIC, firmę Bitmain najbardziej znaną. Ciąg dalszy. Firma grozi swojemu byłemu szefowi, byłemu wspólnikowi, Mikrizanowi, legalnymi krokami, jeżeli będzie dalej reprezentował firmę. Słuchajcie, okazuje się, że Mikrizan tutaj, można powiedzieć, będzie dalej próbuje reprezentować. To jest ciekawe stwierdzenie. I zobaczcie, chiński producent koparek Bitmain wypuścił tutaj oświadczenie, które potwierdza, że Mikrizan został tutaj ostrzeżony i zagrożono mu krokami legalnymi, a także pracownikom, którzy go wspierają, jeżeli nie będą tutaj zgodni. To jest ciekawa sprawa. Mikrizan nie ma żadnego prawa, aby działać jako legalny reprezentant firmy. Tam jest oczywiście wojna o kasę, wojna o Bitmaina. Chyba panowi Mikrizanowi niespecjalnie. Tamten przejął, ten drugi. Dzieli się pospołu z tym drugim. Nie pamiętam, jak on się nazywa w tej chwili. On oczywiście założył firmę, no ale tam chyba sobie rości prawa do Bitmaina. No tak, ja tego nie będę komentował, nie ma to większego wpływu jakiegoś. No, tłuką w sądzie się to rozstrzygnie. Lecimy dalej. Goldman Sachs. I tutaj jeszcze rozszerzenie artykułu, o którym wcześniej mówiłem, że oczywiście nie są klasą aktywów kryptowaluty, tak powiedział, szczególnie Bitcoin nie jest klasą aktywów. Taki komunikat się pojawił i tu mamy takie informacje. Zobaczcie, kryptowaluty, w tym Bitcoin, nie są klasą aktywów. Nie generują przepływów pieniężnych jak obligacje, nie generują zarobków poprzez
exposure, czyli jak to przetłumaczyć? Można powiedzieć, poddanie się wpływowi globalnego ekonomicznego wzrostu, nie zapewniają oczywiście zysków z dywersyfikacji, niestabilne korelacje, gówno w lesie, w betoniarce. Tyle bym powiedział w tym temacie. Co mogę powiedzieć na temat Goldman Sachsa? No słuchajcie, podejrzewam, że przyjdzie kryska na matyska. Na razie są silni, już JP Morgan się przełamał. Zobaczymy, kiedy Goldman Sachs zmieni podejście. A poza tym to są oszuści i skamerzy i najchętniej ja bym chciał, żeby oni zbankrutowali. Lecimy dalej! Brave. Słuchajcie, bardzo fajna informacja. Przeglądarka Brave wypuszcza wersję testową swojego rozwiązania, jeśli chodzi o wideokonferencję. To jest Brave Together, to się chyba nazywa z tego co. Zorientowanie oczywiście na prywatności. Proszę bardzo, będą konkurować z takimi aplikacjami jak Zoom, które ja osobiście używam, i Google Hangouts. Na razie jest oczywiście tutaj w wersji Nightly. Jest to wypuszczone dla północnej Ameryki. Tak jak mówiłem, Brave Together. No i zobaczymy. Zastanawiam się, czy będzie to darmowa wersja. Nielimitowane HD video calling, screen sharing, YouTube video sharing, czyli dzielenie się YouTube'em, czat dla uczestników, podniesienie ręki. No, świetna sprawa. Zastanawiam się tylko, jak będzie wyglądać kwestia, czy będzie płatne, czy nie, ale jeżeli nawet będzie płatny i będzie w podobnej cenie jak Zoom, no to powiem Wam szczerze, jeżeli będzie dostępne, to myślę, że się na to przesiądę. Zobaczymy, będziemy obserwować, co z tego wyjdzie. Trzymam kciuki, lecimy dalej. JP Morgan, nagła zmiana, po krytykowaniu, po ogrożeniu i tak dalej, trwożeniu. Zmiana w drugą stronę, JP Morgan teraz twierdzi, że Bitcoin jest znacząco niedoceniony. Ma zbyt niską cenę. Ostatnia analiza, która jest z 22 maja, która gdzieś tam krąży po Twitterze. I zobaczcie, że Bitcoin jest w tej chwili 25% poniżej tej ceny, która wydaje się być taką intrinsic, to jest jakaś tam taka rzeczywista wartość, czy oczekiwana wartość, nie wiem jak to dokładnie nawet przetłumaczyć, 11 593 dolary. To jest cena, która powinna być za Bitcoin według JP Morgan. No słuchajcie, najpierw informacje o tym, że będą świadczyć usługi bankowe Coinbase'owi, Krakenowi, czy tam Gemini, już nie pamiętam dokładnie, Coinbase na pewno. To jest super sprawa. Teraz coś takiego. No, zobaczymy. Lecimy dalej. Ethereum notuje największe użycie swojej sieci. Jest teraz, jeśli chodzi o użycie, zużycie dziennego gazu, jest oczywiście na ATH. Jeśli chodzi o tutaj zużycie i tam w ogóle aktywność w sieci i od maja widzimy te tutaj ogromne, to widać po prowizjach za przesyłanie Ethereum. Od 7 maja około 60, to jest oczywiście zużycie gazu z tego co widzę, około 60, tutaj było 50 miliardów, największa figura 61,67 miliarda. No, największe zużycie, oczywiście tam skamy swoje dodają, słuchajcie, no, powiem tak, nie jest to dobre, bo trzeba tokeny kryptonarodu robić patronom i niestety trochę się to opóźni, no nie będziemy płacić po 10-50 dolców za jeden token, tak? Poczekamy jeszcze sobie cierpliwie, no ale cóż, nic na to nie mamy wpływu, lecimy dalej! Teraz przechodzimy sobie do Comparica. Zespół Comparic BitBay udostępnia wpłatę i wypłaty w funtach. Jak kupić bitcoiny za funty wśród obcokrajowców korzystających z BitBay? Jedna z większych grup stanowią mieszkańcy Zjednoczonego Królestwa i BitBay w końcu, zgodnie z obietnicą Sylwestra Suszka, wprowadził wpłaty, wypłaty, transakcje funtami. Jest to świetna informacja, szczególnie dla osób, które są gdzieś tam właśnie z Wielkiej Brytanii, ze Zjednoczonego Królestwa. Doczekaliśmy na pierwszą zmianę i to jest właściwie ni ziemi, ni grzeje, ale fajnie, że widzowie, którzy chcą tam z funtami bezpośrednio, nie muszą tutaj kręcić się nie wiadomo jak. Także dobra, czekamy na kolejne zmiany. Lecimy dalej.
Teraz przechodzimy do nadchodzących wydarzeń, które jak zwykle przygotował Dodo. Na początku 27 maja Vita ma przejść Hard Fork, Theta Network wypuścić Mainnet 2.0, później 31 maja Matic Network zakończyć migrację na Mainnet, a oczywiście będzie jednocześnie kryptowalutowa niedziela z Majkiem, odcinek 111. I później 1 czerwca, poza tym, że będzie Międzynarodowy Dzień Dziecka, to będzie też oczywiście IOTEX, który też wypuści Mainnet. Fajne informacje, dzięki Dodo za przygotowanie. Teraz przechodzimy sobie do przeglądu tweetów, czyli co tam w krypto ćwierka. Zobaczmy, co się dzieje i zobaczcie. Andrzej z dziennej Dafidzy w komfortu, jak zwykle, poleca Iona, Open Up Network. Tutaj oczywiście Ion. Jeżeli kogoś interesuje projekt Ion, to zapraszam do Andrzeja, najnowszego członka kryptonarodu. Przechodzimy dalej. Proszę bardzo. Ria Thompson, czyli Gergon Krypto, informuje o tym, że jest już na LBRY i wrzuciła tam swoje filmy. Idziemy dalej. Merton Demirors mówi o tym, iż Bitcoin jest dla liderów, nie dla followerów. No, ja napisałem, Bitcoin jest dla liderów, nie dla bezmózgich klakierów. Tak, ja to parafrazując to jej stwierdzenie. Teraz proszę bardzo, Piotr Myśurek mówi, tokeny Reddita na razie chodzą na testnecie, którego nikt właściwie nie używa i który jest właściwie darmowy. Jakby je wrzucić na mainnet, to z jednej strony wzmożony ruch zapałby sieć, z drugiej opłaty transakcyjne sprawiłyby, że tokeny byłyby właściwie nieużywalne. No cóż, brak skalowalności daje się ludziom w kości. Idziemy dalej, Cointelegraph mówi, zobaczcie, to już o tym mówiłem, potwierdza, iż Google i Binance dołączyły jako te Enterprise Validators do tej sieci Theta. Proszę bardzo, Volumbot mówi, zobacz, ilość tradowanych kontraktów i tak dalej. Coś się troszeczkę dognęło. Idziemy do Crypto Queen. Proszę bardzo, ciekawe stanowisko, ciekawy projekt. Crypto Queen, czyli Kristina, ostatnio publikuje też oferty pracy blockchainowo-kryptowalutowej. Bardzo fajna sprawa. Wymagane, jak było wspomniane w jednym z moich postów, umiejętności biznesowe plus znajomość blockchain. Praca zdalna, oferta w języku angielskim. Head of Developer Adoption. Loriana mówi, zobaczcie, jeżeli kobiety są naturalnie, biologicznie bardziej niepodatne na ryzyko niż mężczyźni, to jestem naturalnie, biologicznie fucked up. I na końcu, proszę bardzo, Naczelna Rada Masarska opublikowała aktualizację prosiaczka LISK. Opublikowaliśmy LISKowe miesięczne osiągnięcia w tym blogu. Jeżeli chcecie, to zajrzyjcie. Zajrzyjcie na LISK.hq, jeżeli interesuje Was tutaj świniolis. Przejdźmy sobie do analizy sytuacji na rynku. Popatrzmy, co się dzieje. I na początku oczywiście gorący temat Theta. Jest Theta i Theta Fuel. Theta jest oczywiście w ciągu miesiąca o prawie 300% na plusie, w ciągu roku o 223%. Gratuluję wszystkim, którzy wierzyli w projekt, kupili w odpowiedniej cenie. Proszę bardzo, ta cena wzrosła z 6 centów do w tej chwili 40 centów, czyli ten wzrost właściwie w ciągu kilku dni, jeżeli ktoś kupił w ostatnim czasie, w ciągu roku naprawdę, cały rok można było kupować, całe pół 19, prawie cały 20 i zaczęły się wzrosty. Także gratuluję wszystkim, którzy wyczaili ten projekt. Oczywiście koń Paprika znowu mnie kocha i przyłącza mi tryb. Co na rynku? 258 miliardów, dominacja Bitcoina, kapitalizacja rynku wzrosła o 3,65, dominacja Bitcoina 65%. Tak ostatnio się zastanawialiśmy, właśnie obstawcie w komentarzach, jak sądzicie, jeżeli będzie nowa ATH i Bitcoin, nieważne czy urośnie tam 10 razy 20, czy w ogóle nie urośnie, jak sądzicie, jaka będzie dominacja Bitcoina? Ja obstawiam, że około 40%, 30-40, tak bym takie półki, taką 10% półkę wrzućcie w komentarzu, jeżeli macie ochotę oczywiście. No i co tam Bitcoin? Bitcoin miał spaść, a poszedł na ponad 9, no. Tam już ktoś wieszczy, że będzie 1200, nie? 10 tysięcy dolarów za pizzę bitcoinową. Znaczy 10 tysięcy bitcoinów za pizzę. No cóż. Niektórzy są szaleni. Tak właściwie na rynku specjalnie się nic nie dzieje, więc zajrzymy sobie tutaj jeszcze do tej sekcji. Co tu jest nowego w ciągu ostatnich 7 dni? Oczywiście w cenie do bitcoina, Theta Fuel, tak jak mówiłem, Xifin Network, czy Pundiex, proszę bardzo, wzrósł o 100%. Powiem szczerze, nawet myślałem, żeby to kupić i nie kupiłem. Ktoś, kurczę, któryś był, Krzysztof Dziedziela chyba, o ile dobrze pamiętam, bardzo wierzył w Pundix, no to masz 100% do plus. Plus, tylko że oczywiście też IOTEX, słuchajcie, kiedyś robiłem film dawno temu, Bancor, Omisego znowu rośnie. Oczywiście są też luzerzy, Hyperion, Oasis, CTF i tak dalej. Steam, proszę bardzo, Hive też tutaj. Ta wojna nie służy żadnemu coinowi. Ja jeszcze oczywiście zajrzę sobie na Redcoina. Redcoin ostatnio, nie wiem, czy pyknął mi moją półeczkę, czy nie pyknął, 20 Satoshi, ale wydaje mi się, że jeszcze nie ma.
Tak przynajmniej mi się wydaje, że tych 20 satoshi jeszcze nie ma, cena w bitcoinie. Chociaż nie, nie widać, żeby było 20 satoshi. Zobaczmy te Pundi X. No Pundi X, słuchajcie, ale w ciągu roku 80% na stracie. Ja nie wiem, czy wiecie o tym, że jak coś spadnie, to jest matematyka, tak? Jak coś spadnie o 50%, to musi wzrosnąć o 200%. Czyli dwukrotnie, tak? Spadek o połowę, wzrost dwukrotny. I tak działa matematyka, tak? No, także generalnie Redcoin nie ma się co tu rozwodzić. Powiem w ten sposób, patrząc sobie na rynek. Coins mi się odpalił. Nie, nie chcę końca, ja chcę coin paprikę. O końcu zobaczymy, może będzie film na kanale. Czekam na informacje. I powiem tak, no właściwie co? No, trzeba korzystać z okazji i tyle. Tyle w temacie. Jak ktoś ślepo wierzy w coina, no to będzie go trzymał nawet jak będzie wojna. Atomówki pospadają, internety powyłączają. Także słuchajcie, gromadźcie satoshi, bo was rynek wykosi, połk nie przeżuje i gołych wypluje. Także tyle w temacie, przechodzimy do podsumowania. Witam w podsumowaniu, jednak zdążyłem wrócić z koszykówki. Nie udało mi się niestety nagrać przed koszykówką, także na premierze jestem z wami. Cóż mogę powiedzieć, po 3 miesiącach przerwy, betonowe nogi, betonowe wszystko, covidowe płuca. Niestety kondycji nie ma. Byłem dzisiaj też na transmisji na żywo, którą organizowała Strefa Blockchain. Organizował generalnie prowadzący mu Bartek Juraszek z Blockspace'a, była Barcelina. Był Patryk Kępiński i był jeszcze Łukasz Batorek z Xminera. Bardzo fajna rozmowa, wkleję wam link pod spodem, jeżeli tego nie zauważyliście. To, co już mówiłem, kryptoniusów w sobotę nie ma. Mam nadzieję, że jutro uda mi się nagrać z kryptowalutami w planerze, żebyście w piątek mieli. Na pewno za chwilę, jak tylko skończę, nagrywam wam Scam Alert. Ze względu na to, że słuchajcie, jest kolejny scam i to taki parę nawet, i to taki dosyć gruby, więc chcę was ostrzec. Mnie próbowali nabrać, słuchajcie, pod pretekstem współpracy reklamowej. No tacy głupi są, że aż szkoda gadać, no. Starego wróbla na plewy. To jest to, co jeszcze mogę wam powiedzieć. No kolejne odcinki, tak jak mówię. Kamilu z Encyklopedii Kryptowalut. Jeżeli to oglądasz, to wzywam cię do nagrania Uwaga Krypto. To jest to. Pracy oczywiście jest tyle. Zapraszam na Twittera, którego wam tutaj, jak nie zapomnę, wkleję. Możecie sobie zobaczyć mój Twitter. Posty tam różne wrzucam i tak dalej. Naprawdę świetne forum, zachęcam. Parę osób przekonałem do Twittera, między innymi Bartka z Blockspace'a. Właściwie zaczął używać, bo miał konto. Kamila z Encyklopedii Kryptowalut, także śledźcie kanały. Wszystkie inne linki oczywiście macie, ja zawsze też dodaję takiego post. Witam nowego patrona. Produkujemy tokeny patronów. Ktoś jeszcze ze mną nie skontaktował, niech wrzuci do mnie maila, czy chce nick, czy chce numer. Nawet jeżeli jest byłym patronem. No i właściwie tyle. Dziękuję wam wszystkim za oglądanie tego wszystkiego. Pamiętajcie, że wyjeżdżam w weekend do Wielkopolski, tak jak mówiłem, ale wracam na kryptowalutową niedzielę z Majkiem. Co jeszcze mogę powiedzieć? Zasadniczo to chyba tyle. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego razu.